Witam. Byłem kiedyś proszony o omówienie tego filmu, a ponieważ całkiem niedawno udało mi się go obejrzeć, postanowiłem wreszcie się za to zabrać. Więc oto moja recenzja. Pacific Rim. Reżyserem tego filmu jest Guillermo del Toro, odpowiedzialny m.in. za Hellboya czy Labirynt Fauna oraz współodpowiedzialny za Hobbita. Fabuła opowiada o tym, że z portalu, który powstał gdzieś na dnie Pacyfiku, zaczęły wychodzić ogromne potwory, zwane z japońskiego kaiju, i siać spustoszenie na powierzchni. Dlatego ludzie, aby z nimi walczyć, zbudowali potężne roboty zwane Jäger, co po niemiecku oznacza łowca. Brzmi całkiem ciekawie. Spójrzmy, jak to wygląda. Na wstępie dostajemy trochę skrótowych informacji o pierwszych atakach kaiju, po których to świat się zjednoczył i zapoczątkował projekt Jäger. Powstały Jägery. Nie wszystko szło dobrze. Obciążenie układu nerwowego jednego pilota było za duże. A to niby czemu? Znajomym się jakoś wydawało. No dobrze, to czego jeszcze dowiadujemy się o projekcie Jäger i całej tej wojnie? Każdego Jägera prowadzi dwóch pilotów, którzy zostają ze sobą połączeni mentalnie, dzięki czemu mogą sprawnie współpracować, a każdy z nich obciąża tylko jedną półkulę mózgu. Rozwiązanie to okazało się dobre i zaczęto skutecznie zwalczać kaiju, jednocześnie oszczędzając całkiem niezły biznes propagandowy. Po co poznają się z tymi retrospekcjami, zostajemy rzuceni w przyszłość i mamy już... 7. rok wojny z kaiju. Poznajemy wtedy nareszcie naszego głównego bohatera, pilota imieniem Riley, który razem ze starszym bratem prowadzi Jägera o nazwie Gypsy Danger. Który określany jest jako Jäger płci żeńskiej, ale o co z tym chodzi, to mnie nie pytajcie, bo ja nie wiem. A film tego nie wyjaśnia. Chłopaki ruszają na walkę z kaiju, który ma być piątym zabitym na ich koncie. Po drodze, jak na bohaterów przystało, ratują kuter rybacki, po czym spuszczają łomot potworowi i ładują w niego z działka plazmowego. Ale marszałek ma z tym wszystkim jakiś niejasny problem. Co wy wyprawiacie? Wykonują zadanie! Złamaliście rozkaz. Facet, no z czym ty masz problem? Przecież zabili monstrum! Odbieram sygnał kaiju. Wciąż żyje. Albo i nie. Potwór poważnie uszkadza Jägera i pożera starszego z braci, ale monstrum udaje się jakoś ostatnim sił z nim uporać i dowlec resztki robota do brzegu. W tym momencie znów zostajemy rzuceni w przyszłość, a mianowicie... 5 lat później. Czyli jak łatwo policzyć, do 12 roku wojny z kaiju, która nie dość, że już trwa dość długo, to jeszcze z tego, co mają ważniacy w garniturach, idzie coraz ciężej. Ataki są coraz częstsze, Jägery nie dają nam pewności. No to chyba należałoby je konkretnie ulepszyć. Z Jägerami koniec, marszałku. To jakie macie lepsze rozwiązanie? Nadzieję daje budowa muru przybrzeżnego. Aha. Zgodnie z podjętą decyzją, jak niedorzeczna ona by nie była, Jägery zostają zesłane do bazy w Hongkongu i rozpoczyna się budowa wspomnianego muru. A pilot Rally, który po śmierci brata i zniszczeniu robota został bez pracy, zatrudnia się tam, gdzie ma okazję zobaczyć w telewizji pewną informację. W Sydney doszło dziś do ataku kaiju. Olbrzymi osobnik kategorii 4 przełamał mur przybrzeżny w niecałą godzinę. Bestię pokonał wycofany już Jäger, Striker, Yurika, pilotowany przez Herka i Chucka Hansena. Ale oczywiście słuszność decyzji o zamknięciu projektu Jäger i budowie muru zostaje podtrzymana. Ja się zastanawiam, kto za nią stał? Kaiju? Rally zostaje odnaleziony przez marszałka, który mówi mu, że kontynuuje we własnym zakresie projekt Jäger i chciałby go zwerbować. Nasz bohater zgadza się na to i leci razem z dowódcą do bazy w Hongkongu, gdzie dowiaduje się, że kiedyś mieli tam 30 Jägerów, ale obecnie zostały tylko 4. Niezbyt dobrze to wygląda. No ale spójrzmy, co to za Jägery. Crimson Typhoon, chiński. Jeden z największych. Pilotowany przez braci Whiteang. Trojaczków. Skoro masz 3 pilotów, to znaczy chyba musi być mocny. Herno Alpha. Najcięższy i najstarszy, ale proszę go nie lekceważyć. Ten jest rosyjski, trzeba przyznać, też wygląda konkretnie. A jego piloci to... Sasha i Aleksis Kajdanowscy. Ale mówiąc szczerze, nie jestem pewien, które jest które. Kolejnym jest oczywiście pokazywany wcześniej w wiadomościach australijski Striker Yurika. Ponoć najszybszy Jäger świata. Jak już wiemy, prowadzony przez Herka i Chucka Hansenów. Ojca i syna, którzy mają bulldoga o imieniu Max. Lubimy ich, co nie, stary? Rally, dalej oprowadzany po bazie przez Mako, asystentkę marszałka, odkrywa, że ostatnim Jägerem jest odbudowany Gypsy Danger. Wychodzi na to, że bardzo im zależało na zwerbowaniu akurat tego pilota, a to znaczy, że musi się cieszyć naprawdę dobrą opinią. Nie nadajesz się do tej misji. Co? No bo to było tyle zachodu, żeby go znaleźć! Nie mieliście innych kandydatów? Nie pytałem ich, bo nie żyją. No tak, wszystko jasne. Ale zaraz, kto niby był lepszy, jak przecież on? Po śmierci brata sam kierował Jägerem. A to chyba nie jest częsty wyczyn, prawda? Tylko 2 ludzi tego dokonało. No właśnie. Tak przy okazji zgadnijcie, kto jest tym drugim. Kontynuując poznawanie postaci, dowiadujemy się, że w bazie pracuje 2 ekscentrycznych naukowców. Jeden zajmuje się obliczeniami i ustala logiczny ciąg ataków, a drugi jest niesamowicie zafascynowany kaiju, nad którymi prowadzi badania i właśnie odkrył coś ciekawego. Mają identyczne DNA. To klony.
a jacyś tacy niepodobni do siebie. Wracając do Reilly'ego, to próbuję bliżej poznać się z Mako. Powiedz o sobie. Odnawiasz Jaegery? Służysz mi za przewodnika? A czy jesteś pilotem? Jeszcze nie. Ale marzę, żeby nim być. Po czym ta natchniona rozmową idzie porozmawiać na ten temat z marszałkiem. Ja powinnam być jego partnerką. A to niby dlatego? Dla mojej rodziny. Nie mamy czasu. Morda w kubę i do gajów. Ale oczywiście naszemu bohaterowi trzeba znaleźć jakiegoś partnera na miejsce zmarłego brata, co jednak nie będzie takie proste, ponieważ piloci jednego Jaegera muszą mieć tak zwaną zgodność dryfową, pozwalającą na odpowiednie połączenie ich mózgów, którą ustala się za pomocą specjalnych testów. Próby kandydatów, godzina 6. Które polegają na walce kijami. To może wydawać się dziwne, ale w pozorom ma sens, w końcu... Człowieka się poznaje w walce. Dlatego przyznam, że ten pomysł akurat mi się podoba. Mako ocenia próby kolejnych kandydatów według jakiegoś dziwnego systemu punktowego, po czym Reilly się wkurza i wyzywa ją do walki. Marszałek nie chce się na to zgodzić, ale ostatecznie zmienia zdanie i po starciu nasz bohater stwierdza, że chce, aby ona była jego drugim pilotem. Na co też nie chce zgodzić się marszałek, ale w tym przypadku również zmienia zdanie. Gościu ma jakiś poważny problem z decyzjami. Tymczasem jeden z naukowców łączy się z zachowanym fragmentem mózgu Kaiju, dzięki czemu dowiaduje się wielu cennych informacji, którymi dzieli się z marszałkiem. Nie sądzę, że pcha ich tu jakaś chęć polowania. Mają rozkazy. Byli tu już. To oni wybili dinozaury. A to nie oni? Nieważne. Spójrzmy, co my tam mamy dalej. Potrzeba więcej informacji, ale tego niezbędny jest nowy mózg Kaiju. I jak mówi marszałek, można taki dostać na czarnym rynku. Faceta nazwiskiem Hannibal Chow. Idź na Luke Fong i Tao. Wypatruj tego symbolu. I nie ufaj mu. Wysłał naukowca do dzielnicy kryminalistów, więc chyba dasz mu jakieś wsparcie, co? Szukam Hannibala Chow. Nie, no jasne, po co? Hannibal Chow, który okazuje się prawdziwym gigantem handlu Kaiju, mówi, że na wszystkie ich narządy jest popyt, ale nie może zrozumieć, po co okularnikowi trudny do zdobycia mózg, więc ten opowiada mu o swoim eksperymencie i tym, co odkrył. Wiem, jak zdryfować z Kaiju. Wkręcasz mnie? To fascynujące. Umysły wszystkich Kaiju są połączone. Mają umysł zbiorczy. Wracając do bazy. W tym samym czasie Reilly i Mako idą na próbę Jaegera, ale niestety nic nie idzie tak jak trzeba, ponieważ najpierw jego dopada traumatyczne wspomnienie, a potem jej już totalnie odwala i o mało nie strzela z działa plazmowego w środku bazy. Na szczęście udaje się odłączyć zasilanie i zapobiec tragedii, po czym dochodzi do awantury. Przez was zginiemy. A ja chcę wrócić z tej misji, bo lubię swoje życie. Więc może byś zniknął. Tylko to umiesz. Przestań. Właśnie. Powstrzymaj dziewczynę. Taką sukę trzeba trzymać krótko. Jasne, daj na łódkę temu okropnemu palantowi, który chyba jako jedyny w tym filmie potrafi myśleć! Marszałek zabiera oboje winowajców do siebie na dywanik, gdzie mówi, że odsuwa Mako od pilotowania Jaegerów, ale Reilly nie może się z tym pogodzić. Co pan robi? To najlepsza kandydatka. Tak, do pracy dla Kaiju! Wychodzi też na jaw, że marszałek uratował Mako, gdy była małą dziewczynką z miasta zaatakowanego przez Kaiju i od tamtej pory ją wychowuje, dlatego tak bardzo się o nią troszczy. Ale Reilly ma swoje zdanie na ten temat. Nie chroni jej pan, tylko podcina jej skrzydła. Chroni za to wszystkich innych! Nie ma jednak czasu na kłótnie, ponieważ na powierzchni wychodzą kolejne dwa Kaiju. Niemożliwe. Nigdy nie było dwóch. Może dlatego, że nikt dotąd z nimi nie dryfował, geniuszu. W czasie dryfu piloci poznają nawzajem swoje myśli. Zbiorczy umysł, powiedziałeś. Może te Kaiju szukają ciebie. Czyli jak widać, eksperyment nie był do końca przemyślany. Trójka Jaegerów staje do walki z Kaiju. Na pierwszy ogień idą Czerno Alfa i Crimson Typhoon, ale niestety nie radzą sobie najlepiej, więc Striker Yurika chce iść im pomóc. Centrala, musimy im pomóc. Nie angażujcie się. Jasne, stójcie i patrzcie, jak wasi towarzysze broni giną. Hansenowie postanawiają nie słuchać rozkazu i ruszają z pomocą. Niestety jednak nie zdążają uratować pozostałych Jaegerów, a ich własny zostaje pozbawiony zasilania. No co za wpadka. Z odsieczą przybywa Gypsy Danger i zabija pierwszego Kaiju, a potem idzie rozprawić się z tym drugim grasującym po mieście, okładając go statkiem. Lecz wtedy potwór dopiero rozwija skrzydła. Dosłownie. Nadzieję daje budowa muru przybrzeżnego. Kaiju wnosi Jaegera wysoko w przestrzeń, ale nasi bohaterowie wykorzystują jeszcze jedną broń, jaką mają w zanadrzu. Ej, ten miecz jest całkiem skuteczny. Co w takim razie nie używali go wcześniej, zamiast okładać Kaiju pięściami czy statkami? Przecież można sobie wszystkie poharatać i po problemie. Coś niby stało na przeszkodzie?
Błękitna krew kaiju jest toksyczna. No dobrze, uznajmy, że jest to jakiś argument. Ludzie Hannibala Sao zajmują się zwłokami dopiero co zabitego kaiju, gdy nagle odkrywają coś niespodziewanego. Jest w ciąży. Jedną chwilę. Przecież on jakiś czas temu odkrył, że... To klony. No więc... To cud. Mały kaiju rusza do ataku, ale tylko nie zachodzi, bo zaraz pada martwy. Wiedziałem, że nie przeżyje. Szpetny mały drań. A może nie? Albo jednak tak. Tymczasem Rally rozmawia z marszałkiem, który opowiada mu o problemach zdrowotnych, jakie wywołała u niego wojna. W Tokio skończyłem walkę sam. Przez 3 godziny byłem wystawiony na promieniowanie. Ostrzegli mnie, że ponowna jazda jest zbyt ryzykowna. Tylko ty i ja kierowaliśmy Jägerem w pojedynkę. Zgadliście? Nagle okazuje się, że z wyłomu wyszły kolejne 2 kaiju, dlatego zapada decyzja, aby 2 ostatnie Jägery wysłać na ostateczną bitwę. Tyle, że Herk Hansen podczas ostatniej misji uszkodził sobie rękę i nie jest w stanie pilotować. Kto w takim razie poprowadzi Jägera razem z jego synem? Skurczył się. No dobrze, a zgodność dryfowa? Nie wnoszę do dryfu wspomnień ani lęku. A ty nie zważaj na mój stopień. Ciebie już rozgryzłem. Jesteś samolubnym dupkiem z kompleksem ojca. Ale jesteś jego nieodrodnym synem. Więc zestroimy się bez problemów. Aha, czyli to tak naprawdę prostsze niż by się wydawało. Drugi z naukowców przybywa na miejsce śmierci kaiju i obaj podłączają się do jego mózgu. Musimy ich ostrzec. Jägery, wyłom, cały plan... Nie uda się. Gdy Jägery ruszają na bitwę, podczas której pojawia się jeszcze 3, największy ze wszystkich kaiju, do bazy wracają naukowcy, którzy mówią, że aby wejść do portalu tych potworów, należy być jednym z nich, albo przynajmniej schować się pod zwłokami któregoś. Dlatego Striker Yurika dokonuje autodestrukcji, zabijając kaiju, a Gypsy Danger łapie jedno truchło i wchodzi do portalu, gdzie także wybucha, zamykając go, ale piloci szczęśliwie się ewakuują. To ci ze Strikera nie mogli? Rally i Mako wydostają się na powierzchnię. Czyli jak widać, wyjść stamtąd można już bez zwłok kaiju. I zostaje wysłana na pomoc cała eskadra śmigłowców. I to już koniec filmu, ale jest jeszcze taka scenka po napisach. Gdzie mój cholerny but? Nie mam pojęcia, jak on to przeżył. No, ale już mniejsza z tym. To był Pacific Rim. I co mogę o nim powiedzieć? Cóż, nie zachwycił. Właściwie mogę mówić nawet o dość sporym rozczarowaniu, bo spotkałem się z wieloma pozytywnymi opiniami na temat tego filmu. Poleca go zresztą nawet Filmweb, dlatego nastawiałem się na coś lepszego. Sam pomysł na film nie jest co prawda zły i rozumiem, że miał być to hołd dla takich filmów jak Godzilla, ale zachodzi niestety wykonanie. Moim zdaniem nie został wykorzystany do końca potencjał tej historii. Oglądając początkowe retrospekcje, odniosłem wrażenie, że jest to ciekawszy materiał na film, ponieważ dowiadujemy się o trwającej 12 lat wojnie z kaiju, która praktycznie cała zostaje nam jedynie streszczona, a we właściwym czasie filmu dostajemy tylko krótki fragment z jej końca. Szkoda, bo przyznam, chętnie zobaczyłbym więcej starć między Jägerami a kaiju z udziałem większej ilości bardziej zróżnicowanych robotów. Szczególnie, że w internecie można znaleźć wiele ciekawych pomysłów na Jägery z różnych krajów. W filmie niestety zapowiedzianych jest tylko 5, z czego pojawia się 4, a momenty chwały ma tylko 1. No, może 1,5. Co ciekawe, Guillermo del Toro powiedział podobno, że nie chciał nakręcić kolejnego filmu, w którym ta Ameryka ratuje cały świat, dlatego umieścił w nim też Jägery reprezentujące inne państwa. Tyle, że jak już mówiłem, nie dość, że jest ich mało, to wszystkie inne zostają wręcz zeszmacone, a najważniejszych czynów dokonuje ten amerykański. Tak więc ostatecznie i tak wychodzi na to samo. No nic, to tyle zmian do PC na temat Pacific Rim. Dziękuję wam za obejrzenie i do następnego razu. Trzymajcie się!